W zadaniu 30 mamy wykazać, że dla dodatnich liczb a, b i c, takich, że a jest mniejsze od b, spełniona jest taka nierówność. Pokażę trzy dowody. W pierwszym z nich będziemy przekształcać tę nierówność w sposób równoważny, aż dojdziemy do nierówności prawdziwej, co będzie oznaczało, że ta nierówność równoważna prawdzie też jest prawdziwa. Zatem rozpocznijmy. Pisanie nierówności równoważnych. I pierwsze przekształcenie to jest pomnożenie stronami tej nierówności przez iloczyn obu mianowników. Po prostu likwidujemy te ułamki. Z lewej strony po pomnożeniu przez B zniknie kreska ułamkowa i od razu mnożymy przez B plus C, co daje A razy B plus C. Natomiast z prawej strony dostaniemy A plus C w nawiasie. Pomnożone przez b, bo przy mnożeniu przez b plus c dokonujemy skrócenia. Zachowujemy zwrot nierówności, ponieważ to, przez co mnożymy obie strony, jest na pewno dodatnie. To jeszcze zapiszmy, że to jest właśnie efekt pomnożenia obu stron nierówności przez iloczyn mianowników, przy czym to, co tutaj mamy, jest większe od zera. Dlatego zachowujemy zwrot nierówności. Idziemy dalej, teraz po prostu wykonujemy działania z obu stron nierówności. Po lewej stronie mamy a razy b plus a razy c, a po prawej stronie ponownie a razy b plus b razy c. Redukujemy a razy b, co prowadzi do jeszcze prostszej nierówności równoważnej. a razy c jest mniejsze niż b razy c. Teraz na przykład możemy podzielić obie strony tej ostatniej nierówności przez dodatnią liczbę c, co oznacza, że nadal zachowujemy zwrot nierówności i dostaniemy nierówność równoważną, a jest mniejsze od b, ale to jest nierówność prawdziwa. Tę nierówność mieliśmy podaną w treści zadania jako istotne założenie, więc możemy śmiało napisać, że to jest prawda. I to już kończy dowód, ponieważ nasza nierówność jest równoważna nierówności prawdziwej. Możemy zakończyć takim symbolicznym kwadracikiem albo tradycyjnym sformułowaniem, co należało wykazać. W drugim podejściu również przekształcimy zadaną nierówność w sposób równoważny, ale nieco inaczej. Odejmijmy od obu stron tej nierówności a dzielone przez b, czyli mówiąc popularnie, przerzucamy na drugą stronę, właśnie a dzielone przez b. To daje po lewej stronie 0, a po prawej stronie dostaniemy różnicę a plus c dzielone przez b plus c minus a dzielone przez b. I teraz będziemy przekształcać to wyrażenie, aż dojdziemy do takiej postaci. W której już będzie jasne, że to faktycznie jest wyrażenie dodatnie. W tym celu sprowadzamy tę różnicę dwóch wyrażeń wymiernych do wspólnego mianownika. Tym wspólnym mianownikiem będzie iloczyn B razy B plus C, więc rozszerzamy to pierwsze wyrażenie przez B. Wszystko po kolei mnożymy przez B. To jest AB plus BC dzielone przez. Może zostawmy to w postaci iloczynowej B razy. B plus C. I teraz tutaj będziemy rozszerzać to drugie wyrażenie przez B plus C. Więc mnożymy górę i dół przez B plus C. To po kolei A razy B to jest A razy B. I do tego dodajemy A razy C. Czyli AC. I przypisujemy wspólny mianownik B razy B plus C. To już na wspólnej kresce ułamkowej, oczywiście ten sam mianownik A w liczniku AB plus BC minus AB i minus AC, więc AB ulega redukcji pozostanie BC minus AC. Teraz wyłączmy C przed nawias w liczniku, czyli w nawiasie dostaniemy. B minus a, cierpliwie przepiszmy mianownik, i już możemy przystąpić do analizy znaków w liczniku i w mianowniku, bo tak, c jest na plusie, b na plusie, b plus c na plusie. A co powiemy o b minus a? Spójrzmy. b jest większe od a, więc b minus a na pewno jest większe od zera, czyli to też jest na plusie. Tu możemy dać znaczek plus, tak jak tutaj mamy ten znaczek plus. Zatem to na pewno jest większe od zera. Udało się udowodnić to, że ta różnica jest dodatnia, a przecież to jest nierówność równoważna nierówności zadanej. Trzecie podejście jest już na poziomie rozszerzonym. Wykorzystamy pochodną pewnej funkcji, aby wykazać, że ta funkcja jest rosnąca. A tą funkcją będzie funkcja wymierna zadana takim wzorem, to jest a plus x dzielone przez b plus x, gdzie x jest większe od minus b, gdzie b jest liczbą dodatnią. Czyli na pewno do dziedziny tej funkcji należy 0, ponieważ dziedzina zaczyna się od minus. B, gdzie B jest liczbą dodatnią, więc na pewno dziedzina zaczyna się od pewnej liczby ujemnej. To jest przedział, który zawiera 0. To jest dosyć istotne w naszym przyszłym rozumowaniu. Idea jest taka, jak łatwo można zauważyć: lewa strona to jest właśnie f od 0. Tutaj za x podstawiamy 0. Prawa strona to jest f od c. Gdzie c jest większa od 0, i teraz jeśli wykażemy, że ta funkcja jest rosnąca, no to już mamy tę nierówność. f od 0 jest mniejsze niż f od c, skoro c jest większe niż 0. Dla większego argumentu mamy większą wartość. A to, że ta funkcja jest rosnąca, możemy wykazać na przykład, korzystając z pochodnej tej funkcji, stąd mówiłem, że to jest podejście rozszerzone. Wyznaczmy pochodną i wykażemy w prosty sposób, że ta pochodna w całej dziedzinie przyjmuje wartości wyłącznie dodatnie, a to oznacza, że nasza funkcja jest rosnąca. A obliczenie pochodnej tej funkcji to jest prosta sprawa. Korzystamy z takiej oto formułki. Na początek zapiszmy pochodną licznika, co mnożymy przez mianownik. Od tego odejmujemy licznik pomnożony przez pochodną mianownika. Całość dzielimy przez mianownik podniesiony do kwadratu. To nam daje po prostu 1, bo pochodna funkcji liniowej x plus a to jest 1, współczynnik kierunkowy, czyli Niewidoczna jedynka przed x, razy ten mianownik, czyli po prostu mamy x plus b, od tego odejmujemy. Tutaj mamy ponownie jedynkę, co mnożymy przez a plus x, więc dostaniemy x plus a, ale my to odejmujemy, więc odejmujemy x i odejmujemy a. To dzielimy przez b plus x do kwadratu x ulegają redukcji i dostaniemy w liczniku b minus a, b minus a, co dzielimy przez, może tak, x plus b do kwadratu. I to jest oczywiście większe od zera dla x należącego do dziedziny naszej funkcji. Tutaj chodzi o to, żeby nie dzielić przez 0. x jest większe od minus b, więc nie ma mowy o dzieleniu przez 0. I poza tym wszystkim już mamy same wartości dodatnie, bo przecież, to jeszcze tutaj raz powtórzmy b minus a jest większe od 0. I to już dowodzi, że funkcja f jest rosnąca. A stąd wynika, że jeśli dwa argumenty sobie ustawimy: x1 jest mniejsze od x2, no to wówczas f od x1, w tym przypadku od 0, jest mniejsze niż f od x2, czyli f od c. Tyle, że f od 0 to jest a dzielone przez b, bo tutaj dopisujemy 0. A f od c to jest oczywiście a plus c dzielone przez b plus c.